każdy z was, kochani, znalazł swoją drugą połowę, swoją miłość. I trzeba tę miłość rozwijać. Trzeba tę miłość ciągle rozwijać. Bo ta miłość nigdy nie powinna ustać. Ta miłość powinna wszystko znosić. Jak Agnieszka czytała. I pisze święty Paweł, gdybym rozdał na jałmużnę całą moją majętność, a ciało wystawił na spalenie, a miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Czyli mieć miłość to mieć Boga. Życzę wam, drodzy Paulino i Piotrze, byście tego Boga w sercu zawsze mieli w waszym życiu małżeńskim, rodzinnym później. I ten Bóg, prawdziwa miłość zawsze w waszym domu przebywa. Amen. Się będzie działo. Ja, Piotr, biorę ciebie, Paulinę, za żonę. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeństwu. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.